grupą młodzieży, tylko mamy teraz, przyszliśmy tutaj jako we dwójkę, jako reprezentanci. Jesteśmy grupą młodzieży z dwóch szkół, z pierwszego imienia Kraszewskiego oraz czwartego imienia Stanisława Staszica. Nasza akcja jest to jakby projekt, to jest nasz projekt społeczny, który wywiódł się z większego projektu społecznego Czas na Młodzież. Czas na Młodzież to jest projekt społeczny wolontariatu Caritasu Polska, który daje możliwość dla młodzieży, i żeby się uczyli pisać właśnie projekty społeczne. I nasz projekt to jest Książka bez pieniążka. Polega on na tym, że właśnie zrobiliśmy zbiórkę książek i chcemy jakby stworzyć jeżdżącą biblioteczkę dla bielskiego hospicjum, ponieważ hospicjum, z czego nam to wiadome, nie ma takich możliwości, żeby to stworzyć. Centrum Wolontariatu u nas w Białej ma współpracę z hospicjum i wolontariusze będą tam przychodzić i właśnie czytać właśnie książki, i stąd się wziął nasz pomysł na projekt społeczny, bo na początku wolontariusze sami musieli przynosić książki, a po co mają przynosić, jeżeli może być taka jeżdżąca biblioteczka i seniorzy mogą wybrać, jaką książkę chcą czytać. Czy akcja trwa, powiedzcie, jeszcze dla uzupełnienia i czy można się włączać? I jeśli tak, to w jaki sposób? Więc tak, my mamy stronę na Facebooku, mamy też Instagrama, na Facebooku Książka bez pieniążka, na Instagramie książka.bez.pieniążka, bez znaków polskich oczywiście. Można do nas napisać. Akcja jakby się zakończyła, ale szukamy dalej darczyńców pojedynczych, więc jeżeli ktoś się chce włączyć, to my serdecznie naprawdę weźmiemy jakby tą pomoc. My przyjmiemy tak naprawdę każdą ilość książek, czy każdą pomoc, jaką otrzymamy. Bardzo jestem, no bym powiedział, nawet i wzruszony, że akurat zostałem zaproszony do tej akcji, która się nazywa Książka bez pieniążka. I to akurat ten cel tej akcji to jest bardzo zacny i bardzo przemawiał mi do serca, bo każdy z nas kiedyś będzie seniorem, jak już nie jest, i każdy będzie potrzebował takiej pomocy. To jest taka inicjatywa ze strony tych młodych ludzi, która naprawdę, patrząc na tych ludzi, jak przekazałem te książki i otrzymałem to podziękowanie, serce rosło, bo to jest młodzież i ta młodzież w sobie ma to dobro, a więc cieszę się bardzo i zawsze będę skłonny i bardzo będę pomagał i brał udział w takich podobnych akcjach. Bardzo, bardzo mi miło i nawet powiem szczerze, że te książki, które zostały przekazane, one dla mnie teraz nabierają większą wartość, aniżeli wartość nominalną, czyli wartość, jaką one będą służyły tym schorowanym ludzi w starszym wieku, i tym bardziej, że może ludzie będą to im czytać, opowiadać. Cieszę się bardzo.